Rzekł więc Saul do Dawida: idź, niech Pan będzie z Tobą. Wziął w ręce swój kij, wybrał sobie pięć gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą miał zamiast kieszeni, i z procą w ręce skierował się ku Filistynowi. Pierwsze czytanie odsłania przed nami dzisiaj obraz nierównej walki. Oto Dawid staje przed uzbrojonym po zęby Goliatem. A jednak i pomimo wszystko wychodzi z tego starcia zwycięsko. Dlaczego tak się dzieje? W tym starciu syn Jessego jest do końca sobą. Nie obciąża się ciężką zbroją, która jedynie krępowałaby jego ruchy. Nie bierze ze sobą ani miecza, ani oszczepu, którymi zresztą nie potrafiłby się posługiwać. Cały jego bitewny ekwipunek stanowią jedynie kij, torba pasterska, proca. I pięciokrągłych kamieni wyjętych ze strumienia. Dzięki temu Dawid zachowuje lekkość przemieszczania się na polu walki, a co za tym idzie, szybkość myślenia i zdolność adaptacji do zmiennych warunków walki. Jego taktyka polega bardziej na umiejętnym odczytywaniu tego, co dzieje się w polu, szybkości, refleksów i celności. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Ale bardzo często doświadczając walki duchowej, zapominam o czymś, co mógłbym nazwać sekretem Dawida. Próbuję od pokusy, próbuję do pokusy podchodzić siłowo, stosując te same skrypty, zamiast adaptować własną taktykę obrony do taktyki ataku przeciwnika. O wyprowadzaniu kod ataku już nie wspomnę. W dzisiejszym pierwszym czytaniu odnoszę wrażenie, jakby Dawid próbował mi powiedzieć, Walcz mądrzej zamiast mocniej. I weź w swoją rękę procę, jako jest różaniec. Piękny, ale i groźny jest ten gniew, który Jezus dzisiaj okazuje i w którym mu towarzyszymy, towarzyszymy dzisiaj w synagodze. I pomyślałem, że może to dzisiejsze czytanie z Ewangelii jest dobrym pretekstem, żeby spróbować zastanowić się nad tym, jak to jest z Bożym gniewem. Bo tych tekstów o Bożym gniewie wcale nie jest tak mało i również w Nowym Testamencie tego rodzaju fragmenty się pojawiają. Dość przywołać choćby ten dzisiejszy, czy Coś, co bardzo dyplomatycznie określa się jako oczyszczenie świątyni, no a dobrze wiemy, że to oczyszczenie świątyni było po prostu niezłą rozrubą i demolką, jakie Jezus tam kupcom zaserwował. Swoją drogą można też jeszcze przy okazji powiedzieć, że bardzo no, nieprawdziwe jest konfrontowanie Starego i Nowego Testamentu, i próba pokazywania Starego Testamentu jako yy, tego prezentującego obraz Boga gniewliwego, srogiego i tylko i wyłącznie łagodnego w Nowym Testamencie. O gniewie w Nowym Testamencie już nieco wspomniałem, no ale przypomnijmy sobie te niezliczone fragmenty, w którym Bóg mówi o swojej czułości w Starym Testamencie. Ale wróćmy do tego samego gniewu. Bóg sam siebie objawia jako tego, który jest miłością. Skąd więc gniew? To prawda, Bóg jest miłością, ale ta jego miłość objawia się na bardzo różne sposoby. Jest, można powiedzieć, symfoniczna, nie jest jednym dźwiękiem, ale jest mieni się wszystkimi kolorami i wszystkimi odcieniami różnych barw, niczym, niczym brzmienie orkiestry. I ta Boża Miłość nie jest miłością, która afirmuje wszystko, która dobrotliwie uśmiechałaby się na zło. Trochę tak jak. Miłość rodzica względem dziecka czasami może objawić się jakimś gwałtownym ruchem, który nie będzie aktem przemocy, ale będzie wyrwaniem dziecka z jakiegoś niebezpieczeństwa, z tego, żeby na przykład nie włożyło palców do ognia. I trochę tak właśnie jest z Bogiem. Ta miłość objawia się na różne sposoby, takie, które czasami nam w naszym niedoskonałym poznaniu, a nasze poznanie naprawdę nie jest doskonałe, bo przecież nawet własnego serca nie jesteśmy w stanie zgłębić. Otóż w tym naszym poznaniu ta Boża miłość czasami może jawić się jako gniew, możemy ją jako taką odbierać, a przecież i o ludziach czasami mówimy, że szaleją z miłości. Ale jest jeszcze drugie oblicze tego Bożego gniewu to oblicze w osobie samego Chrystusa, Logosu, drugiej osoby Trójcy Świętej, która przyjęła ludzką naturę. I przyjęła ją w całym jej bogactwie, również z emocjami. I Chrystus jest osobą, jest takim metafizycznym skandalem, który zaistniał tutaj na tej ziemi 2000 lat temu, że osoba boska, syn Boży, przyjął ludzką naturę również z emocjami, i dlatego Jezus w tej swojej ludzkiej naturze się gniewa. I taki właśnie gniew dzisiaj w synagodze zaprezentował. I to nasze odczucie Bożej Miłości może być różne. Czasami może, możemy odbierać je jako gniew, ale jedna rzecz jest pewna i niezmienna. I to dzisiaj również Jezus pokazał. On nigdy nie zabija. On zawsze ocala i uzdrawia. Cenisz naszą pracę? Zostaw lajka lub komentarz.